23, a mnie przyjdzie je szukać po wsi. Lucy, stój. 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 Mam nadzieję, że... Stój. Nie ośmieliłeś się uciec z ogrodzonej łąki. 23 godzina, wróciłem dopiero do domu. Trochę zwierzęta zaniedbałem przez to, bo są nienakarmione. Próbuję coś nagrać, za chwilę tu się rozświetli. Zobaczycie cały ten mój terenik mały i idę otworzyć, wypuścić się z jego nasiku. No i dokarmić trochę moje ogry, czyli konie. Ja tu nawet nie widzę kapci swoich, gdzie ja mogę mieć je. Hello, tam są. O, już się rozświetliło. Ale co tam będziecie mnie oglądać, nie? To nawet fajnie wygląda. Azji. Już jestem. A teraz karma dla koni. Konie chyba już właśnie nadbiegają. Czy są tu? Nie, są na łące. Zawsze chodzę z duszą na ramieniu. Chodzę tutaj i zastanawiam się, czy konie z łąki gdzieś uciekły, czy nie uciekły, czy są. Ostatnio się to długo bardzo nie zdarzyło, ale zawsze może. Powołamy je trochę. Coś tam te psy sąsiadów zanadto szczekają. Już się obawiam, czy one czasami nie uleciały gdzieś. No, widzieć ich nie widzę, ale być może usłyszę. Idę po latarkę. Co, pięknisiu? A ty jak tu przyszłeś?
Jak ty tu przyszedłeś? Jeśli się pojawią, to się zabłyszczą im oczy. Odbiją światło z tej latarki i dziwne jest to, że konie odbijają światło, oczy końskie odbijają światło na pomarańczowo, a na przykład oczy psa na niebiesko. Chodź tu! Azji poleciał za nimi. Jeśli tam są, to zrobi się hałas. Mam uzasadnione obawy, że ich tam nie ma. 23, a mnie przyjdzie je szukać po wsi. Tym bardziej, że jeszcze latarka jest na wyczerpaniu. Mam nadzieję, że nie ośmieliły się uciec z ogrodzonej łąki. One by już tu były. Są. Widzicie oczy? Są, ale za ogrodzeniem. Widać oczy. I to jest Lucy. Mam nadzieję, że widzieliście te odbijające się oczy, uszy. Ale gdzie jest druga cholera? Lucy. Stój. Stój. Gdzie jest? A tu jest Lucy. Tu jeszcze. Lucy! O Jezus! Z całym ogrodzeniem poszły. No niestety, z całym ogrodzeniem mi tu poszły. Cholera jasna. Muszę je zagonić. Nie wiem, czy wy je widzicie. Ja je widzę, ledwo co, ale... No i gdzie uciekają? Czy uciekną, kurwa, za to drugie ogrodzenie. Nie no, muszę je złapać. I to Lucy, ta cholera. Stoją tam. Widzicie? Co za akcja o takiej godzinie. To jest fantastyczna sprawa. Ale mi funnęły spacer przed spaniem. To, nie no, trzeba sprzęt naładować. Nie wiem, czy tam coś widać. Ale spróbuję Lucy teraz złapać. Na uwiąz i wtedy je zaprowadzę jakoś. Bo tak, jak mi polecą gdzie indziej, to będzie masakra. Nie uciekaj, Lucy. A ty już byś się dała złapać, nie? A ty nie masz teraz kantara. To są te szkoły, żebyś rybaki trzymać na bez kantarów. Super sprawa. Bo wtedy się okazuje, że... O,
złapałem ją na uwiąz. Tak ją poprowadzę. Ale to nie jest koń dominujący i pewnie nie będzie chciał iść. Czy lęsi za nią? Właśnie, została tam z tyłu. Idziemy. Lęsi w ogóle nie ma zamiaru iść. Jakie osty. Chodź. Jeszcze teraz gdzieś tu Azji niech wybiegnie z trawy, to będzie masakra. Ola. Leci, widzicie? Chodź tu, chodź tu. Koń to zwierzę stadne. Chodź, chodź, chodź. Ola. Ale jak mała będzie cwana, to jak mi się odsadzi, to ja nic nie zrobię. I spierdzielą oba. Dobra, już jestem na dobrej stronie. Po jasnej stronie mocy jestem. A Lensi jeszcze jest po ciemnej stronie mocy. Tam ją gdzieś widzicie, prawda? O, widzicie ją teraz. Skubana będzie się chciała popaść. No nic, muszę iść niestety do domu. Ona musi iść za mną. Niestety nie ma innej opcji. Tu ktoś mnie nabroił też. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie uciekaj mi tu. Do góry idziemy. Lensi! No dobra, odezwę się na górze, jak uda mi się je doprowadzić. No, jedną udało mi się doprowadzić pod tą górę, ale niewyraźnie widać, co tu się dziwić, 11:30. Dość, że i tak się nie skończyło na bieganiu po wiosce za nimi. No niestety Lensi, moja flagowa klacz, sobie pozwala. Azji! To jest Azji. Coś tu słychać. To jest Azji w krzakach. Azji! O, jest i Lensi. Czeka. Podeszła tak, że nawet nie spodziewałem się. Tak, po cichutku. Proszę, wchodzi pani, chodź. Dawaj. No niestety. Tam jest przerwane. A tutaj trzeba to zamknąć. I taki to mi zrobiły trening. Kardio. Przed snem o 11:30 w nocy. Dobranoc, wielbiciele koni.